Za chwilę zaczynamy ceremonię, nagrodzenie. Najpierw zespołu, który zajął drugie miejsce, patera i pamiątkowe medale wręczą Beata Stepaniuk-Kierzmierzak, zastępca prezydenta miasta Lublina, Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland i Marek Lembryk, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Koszykówki i prezes Lubelskiego Związku Koszykówki. Narodzi się coś ciekawego w Stargardzie. Szkoda, że tak późno w tym sezonie, prawda? Bo początek przez pany, też nieudane transfery niektórych zawodników na początku sezonu. Potem zmiany, wzmocnienie. Teraz ta drużyna wygląda na taką, która mogłaby rzucić wyzwanie wszystkim w playoff, ale chyba poza Zastalem. A walczy o ósme miejsce, czyli prawo gry z Zastalem. Właśnie teraz w lidze ma 11 zwycięstw i 13 porażek. Tak, oczywiście, dokładnie. No ale do wszystkiego należy dojrzeć. Mówiłeś o tym, że ten początek sezonu nieudany, ale kto w naszej lidze nie robił zmian, prawda? Kto nie zmieniał trenerów, zawodników, kolejnych. Doszło właśnie do tego, że ta grupa ludzi czuje się ze sobą dobrze. Te ostatnie tygodnie naprawdę wyglądają znakomicie. No i myślę, że można też docenić pracę Marka Łukomskiego. Widać tutaj też, jak go słuchaliśmy w czasie meczów. Dzięki naszym mikrofonom widać było sporo dobrej, ciekawej pracy, dobrych uwag, przygotowania do meczu. Trener 40-letni, który pracował jako asystent w Radomiu, kiedyś był zawodnikiem ligowym, grał także w Spójni, a potem prowadził te kluby trochę takie z dołu tabeli, chociaż z Kingiem był w play-off, był w Pucharze Polski także, czyli w ósemce. Pracował także w Koszalinie, w Słupsku i w Starogardzie Gdańskim, teraz jest w Stargardzie. Skład Spójni w tym turnieju: Piotr Potap, Jay Street, Nick Faust, Filip Matczak, Francis Kahn, Daily Steel, Raymond Kowels, Omari Gudul, Dominik Grudziński, Mateusz Kostrzewski, Kasper Młynarski, Bartosz Kucharczyk, ale też na co dzień Szymon Schmidt, Filip Siewruk i kontuzjowany Tomasz Śnieg. To są zawodnicy, którzy są w zespole prowadzonym przez trenerów Marka Łukomskiego i Macieja Raczyńskiego. I otrzymują wszyscy oni pamiątkowe medale. Spójnia wróciła po wielu latach do Ekstraklasy. Rozpoczęciem Suzuki Pucharu Polski. I myślę, że jest takim ciekawym dodatkiem do tej ligi w ostatnich latach. Fajna hala, świetne środowisko koszykarskie. No i teraz drugie miejsce w Pucharze Polski. Może popchnie ten klub jeszcze do przodu. Tak, rzeczywiście. Kibice, którzy wszyscy kibice czekają, aby wrócić na salę, ale z tego, co sobie przypominam, zawsze było bardzo, bardzo gorąco. Właśnie mają bardzo oddanych kibiców, a więc wracamy, czekamy również na ich powrót. Dobra praca popłaca. Jeszcze raz wielkie brawa za zaangażowanie. Świetne dwa pierwsze mecze. Wyeliminowany Śląsk Wrocław. Również Trefl Sopot. Wyżej ustawieni zawodnicy, zespoły rozstawione tutaj w tym pucharze. I właśnie ta patera, finalista Pucharu Polski, na pewno jest sporym osiągnięciem. Zastępczy kapitan drużyny Mateusz Kostrzewski, bo kapitanem stale był Tomasz Śnieg. I to już wszystko, jeżeli chodzi o PGE Spójnie. Teraz...